pozbyć się śmieci pływających w Odrze. To zadanie uczestników jesiennej edycji sprzątania rzek Wrocławia. Projekt miał miejsce już po raz 11 i pokazał, że o środowisko może zadbać każdy. Na miejsce zbiórki wybrano okolice mostów warszawskich. W zbiórce brali udział dorośli, a także dzieci, uczniowie kilku wrocławskich szkół. Sprzątali po mieszkańcach miasta zaśmiecających rzekę, a worki pełne śmieci zabrał potem Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Wśród zebranych odpadów znalazły się także nietypowe przedmioty. Teraz to przede wszystkim szkło, butelki, plastikowe puszki. To są jakby pozostałości po tym bytowaniu i spędzeniu czasu nad wodą przez różnych ludzi. Natomiast jakby w zeszłych latach udało nam się znajdować wiele innych rzeczy, jak lodówki, pralki, krzesła. Z tego co wiem, to dzieciakom dzisiaj też się udało jakiś telewizor stary czy krzesła wyciągnąć. Część odwiedzających wydarzenie uczniów, a także wolontariuszy wypłynęła na Odrę kajakami. Po sprzątaniu czekało na nich ognisko, a także kolejny projekt. Pływające ogrody to sposób, by zadbać o zwierzęta zamieszkujące tutejsze środowisko. To jest bardzo fajna rzecz, ponieważ te ogrody, jak ktoś spojrzy, to pomyśli, a tam jakaś rurka, a jednak gdy się da tam tą matę kokosową i te rurki w koło i trochę ziemi, trochę roślinek i nagle powstaje ogród pływający, coś pięknego, gdzie mogą się ptaki gnieździć, gdzie mogą ryby, ikrę składają pod spodem. Z roku na rok jest coraz lepiej, bo ilość śmieci w rzece się zmniejsza, ale nadal można je liczyć w dziesiątkach kilogramów. To jest różnie. Myślę, że zmniejsza się to z roku na rok, ale jak Państwo sami widzieliście, no, tych śmieci dość dużo dzisiaj zebraliśmy. Następna edycja projektu już na wiosnę. Organizatorzy za każdym razem wybierają inny fragment Odry. Ich celem jest, aby Odra była całkowicie czysta, a mieszkańcy Wrocławia przestali wyrzucać do niej śmieci. Piotr Harmasz, Echo 24.